InvictusPros.com. Bardzo dobrze. Przed walką wypocząłem, na walce tak naprawdę się nie zmęczyłem. Dlatego już w sobotę, czyli zaraz po walce o 7 rano, zrobiliśmy kondycję, trening w hotelu. Więc no to jest najważniejsze, że nie ma żadnej kontuzji. Nie jestem zmęczony, jestem gotowy do treningu. Cały czas teraz trenujemy i przygotowujemy się pod mojego następnego przeciwnika. Czyli w ostatniej walce wszystko przebiegało zgodnie z planem. Tego się spodziewaliśmy po moim przeciwniku. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo szybki, będzie dobry w stójce, będzie uciekał, będzie unikał walki w parterze. No i tak się, tak się działo. No, uciekał pierwszą akcję, tak w niego wpadłem, przepuścił mnie, tam uderzyłem w klatkę. Ale nie zaatakował mnie, tam uderzyłem w tą klatkę, byłem gotowy do walki, szybko się odwróciłem, myślałem, że zaraz będzie atak, no zobaczyłem, że przeciwnik już był daleko. Dopiero przy tej drugiej akcji trochę się chyba za bardzo podpalił, tam mnie raz czy dwa razy trafił. Za bardzo się podpalił, udało mi się skrócić ten dystans, sprowadzić go. No i później w parterze też tak naprawdę tak samo robił to samo, co po nim oczekiwaliśmy, czyli złapał ciasno, chciał, żeby sędzia przerwał tą walkę, podniósł do stójki. No udało mi się tą gardę rozpiąć, później poszedłem na dźwignię na nogę. Ta skrętówka od początku no, było ciasno złapane, tam ciągnąłem, coś tam szczeliło w tej kostce, ale nie chciał klepać, więc poszedłem na klucz, na stopę i już odklepał. No już myślę, że ta kostka po tej skrętówce była tam nadwyrężona i przy tym kluczu już nie wytrzymał, bo już musiał klepnąć. No, tak naprawdę no, walka poszła dobrze, może ten element w stójce liczyłem, że będę go, że trochę go przycisnę w tej stójce, że tam trochę go więcej trafię, no ale okazało się, że był szybszy, był bardzo szybki na nogach, szybko uciekał, trzymał ten dystans bardzo dobrze. No ale tego się spodziewaliśmy, no wiedzieliśmy, że jest bardzo dobry Stójkowicz. No tak jak mówię, no tutaj popełnił błąd, że dał się sprowadzić, za bardzo się podpalił, chciał mnie trafić, udało mi się sprowadzić i w tym momencie już walka poszła na moją korzyść. Następna walka będzie już 18 kwietnia, czyli 4 tygodnie po tej poprzedniej. No dlatego mówię, tutaj bardzo ważne jest to, że nie ma żadnej kontuzji. Nic sobie nie zrobiłem, bo te 4 tygodnie to jest mało. Tak naprawdę już tylko na podtrzymanie tej formy z poprzedniej walki. To wiadomo, będziemy teraz szukać tych sparring partnerów jak najbardziej podobnych do tego mojego przeciwnika. No i tyle. No, wiadomo, tam kondycję trzeba będzie jeszcze potrenować. Jest to na tyle mało czasu, że niewiele można zrobić. Wiadomo, tutaj ten ostatni tydzień musi być na wypoczynek. Trzeba robić wagę znowu. Więc tak naprawdę zostają 3 tygodnie treningu. Jest to niedużo, no ale nie ma co narzekać. Każdy ma tak samo i przeciwnik ma tyle samo. Więc myślę, że będzie bardzo dobrze. Moim następnym przeciwnikiem będzie Derek Anderson. Jak na razie jest niepokonany, ma rekord 11-0. No to o czymś świadczy, będzie na pewno bardzo niebezpieczny. Wygrał choćby z tym Patrickiem Freire, z Pitbullem. Decyzją, ale jednak no, widziałem tą walkę, dobrze sobie radził. No jest na pewno bardzo niebezpieczny, też potrafi mocno uderzyć, dobrze kopie. Zwłaszcza kopnięcie na głowę, więc będzie tutaj trzeba na to uważać. No, myślę, że będzie trochę lepiej dla mnie, że jest to zawodnik praworęczny, nie leworęczny, tak jak ten mój poprzedni przeciwnik. A wiadomo, no, z praworęcznymi łatwiej się walczy. Łatwiej też znaleźć sparring partnerów podobnych. Więc no, będę szukał tych sparring partnerów, będę się przygotowywał w Polsce, w moim klubie będziemy jeździć znowu dużo do Łodzi, do Bielska. I będziemy szukać tych zawodników, będziemy sparować. Tam już rozmawialiśmy już z Pawłem Pawlakiem, też będę na pewno z nim sparował. Jest też zawodnik wyższy, trochę cięższy, ale też bardzo dobry Stójkowicz. Myślę, że podobny przeciwnik. Co jeszcze mogę powiedzieć o moim przeciwniku? No w parterze też
wie, co się dzieje, potrafi wykończyć, tam ma dość sporo poddań, jakieś kimury, duszenia, więc wie, co się dzieje. Na pewno nie jest to łatwy przeciwnik. Będzie to na pewno bardzo ciężka walka i zobaczymy. No myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to jeden z najcięższych przeciwników w tym turnieju. No tak naprawdę nie wiem, dlaczego tak jest. Prawdopodobnie wynika to z tego, że w tym czasie, no dzień po mnie, była gala KSW i wszystkie media skupiły się raczej na tym wydarzeniu. Gdzieś tam pokazały się informacje o mojej walce, no ale zaraz to gdzieś zniknęło pod dziesiątkami innych informacji z KSW. No trochę szkoda, no bo no, tak czuję się trochę taki niedoceniany w Polsce. Wiadomo, mam tam jakąś swoją grupę fanów, no ale czy wygląda to nawet tak, że tutaj jakieś media bardziej zagraniczne do mnie piszą o jakieś wywiady po walce, jakieś też media zagraniczne proszą o wywiad, no a z polskiej strony jest bardzo małe zainteresowanie. Tak było też przy okazji ostatniej walki. No trudno, no zobaczymy. No, mam nadzieję, że z czasem będzie coraz lepiej. No, jak będą sukcesy, no to zainteresowanie polskich mediów, mam nadzieję, że też będzie wzrastało. No, prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie będzie transmisja na żywo w kanale Plus Sport. Teraz była taka trochę niejasna sytuacja z tym, dlatego że coś tam kanał Plus Sport nie mógł się dogadać. Nie wiem, czy z Bellatorem, czy z telewizją Spike TV. Tam chyba za dużo żądali za tą transmisję, no ale w ostatniej chwili jakoś tam udało się to zorganizować, że ta gala była transmitowana. Trochę szkoda, że tak wszystko na ostatnią chwilę, nie było żadnej reklamy. Też nie mogłem tam odpowiednio wcześniej poinformować fanów. Gdzieś tam dopiero chyba w jeden dzień przed walką mogłem podać informację, że jednak będzie na tym kanale Plus Sport. No teraz wydaje mi się, że jak pierwsza gala była, druga też, jak pierwsza walka była transmitowana, to druga też powinna być. Jeszcze dokładnie się dowiem. Też informację wrzucę na mojego fanpage'a. Tam będzie można ją znaleźć. Ale myślę, że tak, że będzie można zobaczyć tą walkę na żywo. Tak, oglądałem KSW. No i no poziom był taki, czy tam, bardzo, bardzo różny. Wiadomo, była walka Materii z Silvą, była bardzo ciekawa, bardzo fajna. Trochę walk jednak rozczarowało. Rozczarował trochę też wynik, znaczy może przebieg w tej walki tego Anzora z Arturem Sowińskim. No liczyłem tutaj na dobrą walkę, zaciętą. Trochę szkoda, że się tak skończyło. No generalnie gala w porządku. No tak jak mówię, były dobre walki, no ale były też walki, które jakby nie spełniły moich oczekiwań. Dziękuję wszystkim fanom, którzy wstawali o 2 w nocy, żeby oglądać moją walkę. Naprawdę bardzo to doceniam. Wiem, że dużo osób ma jakąś tam pracę, obowiązki. To nie jest tak łatwo. Też tego czasami no, z tą transmisją nie jest tak łatwo, czasami trzeba poszukać tego streama. No ale dziękuję, że doceniam to, że jest tyle osób. Tam widziałem dość spore zainteresowanie. No i bardzo mnie to cieszy, że pomimo tego właśnie, że walczę tutaj w Stanach kawał drogi od domu, no to czuję wsparcie Polaków, polskich fanów. Bardzo dobrze się z tym czuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję również sponsorom, bez której pomocy tak naprawdę nie miałbym możliwości normalnie i w pełni się przygotować do tej walki. Między innymi firmie Manto, firmie Invictus Bros, luksusowe zegarki 24.pl, firmie Das Group, Custom Way i firmie Pawko. Dziękuję bardzo i liczę na dalszą współpracę. Pozdrawiam wszystkich.